Widzę wasze uśmiechnięte twarze. Uśmiech ducha ducha. Że tak pięknie jesteście też dzisiaj ubrani. Zawsze też tak pięknie, że harcerze są, że też że dzieci i młodzież. Tak młodzież pięknie nam kazała taką prawdę o grzechu, przywiązaniu do grzechu i wyzwoleniu, nawróceniu i wierze. I tego, które wyzwala, wyzwolił i wyzwala z niewoli grzechu. Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektor. Te słowa powiedziane, słowa przywitania gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły, kochane dzieci, za to dzisiejsze spotkanie i przywitanie. Przybywam tutaj, aby, jak ksiądz proboszcz powiedział, aby umocnić. Chcę was zapewnić o mojej modlitwie, że pamiętam o was każdego dnia w moich modlitwach i w mszach świętych. I cieszę się, że ta współpraca, o której ksiądz proboszcz powiedział, tutaj dobrze się układa, że pomagacie rodzicom w wychowaniu tych właśnie dzieci, tej młodzieży. To, co młodzież nam ukazała, chcę właśnie w kilku słowach jeszcze dopełnić. Jesteśmy w Wielkim Poście. Cały Wielki Post wzywa nas do nawrócenia, nawracania się i wiary w Ewangelię. I również cały ten rok, w całej Polsce, rok duszpasterski, wzywa nas do nawracania się i do wiary w Ewangelię. Co znaczy nawrócić się? Nawrócić się to znaczy zmienić. Oderwać się od grzechu. Jak to pięknie młodzież nam ukazała. Nawrócić się to trzeba wypełnić pierwszy krok, z kim się spotkać? Z Jezusem Chrystusem. Uznać swój grzech i spotkać się z Jezusem Chrystusem, który przez swoje życie, swoją śmierć na krzyżu, mękę i zmartwychwstanie wyzwolił nas z niewoli grzechu. Wyzwolił nas z niewoli grzechu i dzisiaj my możemy wyzwolić się z niewoli grzechu w jakim sakramencie? Jak się ten sakrament nazywa? Że otrzymujemy przebaczenie grzechów? Że zanurzamy się w Bożym miłosierdziu? Jak się ten sakrament nazywa? Głośniej. Wie, tak, ale konkretnie jak się ten sakrament nazywa? Że i sakrament pokuty i pojednania. Sakrament pokuty. Kiedy idziemy do spowiedzi świętej, otrzymujemy przebaczenie grzechów, które wyznamy, i wyzwolenie z grzechów. Bo kto nas obdarza miłosierdziem? W sakramencie pokuty kto nas obdarza miłosierdziem? Pan Jezus. Pan Jezus nas obdarza miłosierdziem. I wtedy uwalniamy się od grzechu. Był taki chłopiec, miał na imię Jacek. Grzeszył niesamowicie. Nie słuchał nikogo. Nie słuchał mamy, taty. W szkole nauczycieli nie słuchał. W kościele księży nie słuchał.
I tato tłumaczył mu, prosił go wiele razy, żeby był dobry, żeby się zmienił. Jak go zrabiał, tak go zrabiał. I kiedyś tato był na rekolekcjach parafii i słyszał kazanie o krzyżu, że to Jezus przez krzyż, przez śmierć na krzyżu wyzwolił nas z niewoli grzechu. I przyszedł do domu, mówi: Jacek, nie będę cię już ani bił, ani zwracał uwagi, ale pamiętaj, zrobił duży krzyż z takich dwóch desek wysokości ponad 2 metry, szeroki też, i mówi: za każde zło, co popełnisz, za każde złe czyny, jak popełnisz, będę bijał gwoździe w ten krzyż. Bo tak jak Jezus został przybity do krzyża i śpiewamy w takiej pieśni wielkopostnej: to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. I ojciec, jak Jacek rozrabiał, za każdy zły czyn bijał jeden gwóźdź, ten krzyż. I powiedział Jackowi: a za każdy dobry uczynek będę wyjmował ten gwóźdź u krzyża. I minął tydzień, ten krzyż już pełen gwóźdź. Minęły 2 tygodnie, jeszcze więcej gwóźdź przybyło na tym krzyżu. I ojciec ciągle śpiewał: to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. I Jacek sobie uświadomił, że przez grzech wbijamy gwoździe w krzyż Pana Jezusa. Jacek popatrzył: tato, to ja tyle zła uczyniłem przez ten miesiąc czasu, że cały krzyż był w gwoździach. Ojciec mu mówi: tak, Jacku, ale ja ci powiedziałem, że za każdy dobry uczynek będę wyjmował gwoździ. I Jacek zaczął się zmieniać. Co mama powiedziała w domu, Jacek posłusznie wykonywał, a ojciec wyjmował gwoździ. Jeżeli tato go o coś poprosił, też posłuchał i tato wyjmował gwoździe. Nauczyciele w szkole dziwili się, co się stało, że Jacek zaczął 5 i 6 otrzymywać. Codziennie przygotowany do lekcji. Nie rozmawiał, nie psocił. Jacek zaczął chodzić do kościoła w każdą niedzielę i poszedł do księdza i prosił go, żeby mógł być ministrantem. Ksiądz zdziwiony, taki rozrabiaka, chce być ministrantem. I tato się dowiadywał i za każdy dobry uczynek wyjmował gwoździe. Możemy powiedzieć, że Jacek się nawrócił. A po czym możemy to sądzić, że Jacek się nawrócił, bo przestał czynić zło, a zaczął czynić dobro. Czyli unikał złego, a zaczął czynić dobro. Była zmiana? A więc nawrócenie to zmiana. Nie czynił już zła, a czynił dobro. I kiedy już nie było ani jednego gwoździa, wspaniały jesteś. Zacząłeś czynić tylko dobro. Widzisz, nie ma tu już ani jednego gwoździa w tym krzyżu, bo po
ciała zostały. I tato tłumaczy Jackowi: słuchaj, ale zabliźnił się. Tak jak mamy ranę, zabliźni się, tak również i w krzyżu. I kochane dzieci, droga młodzieży, życzę wam, aby ten wielki post był takim czasem zmiany, przemiany, nawrócenia. Ale to uczynicie, kiedy spotkacie się z Chrystusem. Kiedy spotkacie się z Chrystusem i rozpoznacie grzech. Bo największą tragedią dzisiaj jest brak poczucia grzechu. I to pięknie młodzież nam też ukazała. Że nie wiemy, czy to jest grzech. Dlatego tak łatwo ulegamy. Dlatego umiejmy rozpoznawać zawsze dobro.